www.polska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. 20 grudnia, myśmy już wtedy nie mieli żadnych wątpliwości, co się wydarzyło i czym to skutkuje, natomiast staramy się teraz też w tym chaosie prawnym, którego doświadczamy niestety po tych niby reformach Prawa i Sprawiedliwości, iść ściśle po linii prawa, nawet jeżeli niektóre instytucje obsadzane przez PiS nam tego nie ułatwiają. Jeżeli chodzi właśnie o konstytucję, profesor Grabowska mówi, że w konstytucji nie ma zapisu, bo jest zapis, że jeżeli chodzi o to, że wygasa mandat, że nie może być osoba skazana, to w momencie wyboru. Tutaj panowie zostali już wybrani, to po pierwsze, a po drugie też ułaskawienie z 2015 roku. Profesor Grabowska wskazuje, że jest ważne, ponieważ w konstytucji nie ma ram czasowych, jeżeli chodzi o ułaskawienie. Już panu mówię. Profesor Grabowska wskazuje, że tutaj panowie nadal są posłami. Już mówię. Artykuł 247 kodeksu wyborczego. Wygaśnięcie mandatu posła następuje w przypadku utraty prawa wybieralności. To jest ten przepis, który widzi się wprost z artykułem 99 Konstytucji i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Panowie tracą prawo wybieralności, bo o tym stanowi artykuł 99 Konstytucji. W związku z powyższym, zgodnie z artykułem 247 Kodeksu Wyborczego, wygasa ich mandat poselski. To się dzieje z mocy prawa. Tu nie ma żadnego pośrednictwa, żadnych sądów, żadnych marszałków. Marszałek niczego nie wygasza. Proszę też dobrze mnie zrozumieć. Ja tu nie podejmuję czegoś, co się w prawie nazywa aktem władczym. To jest akt deklaratoryjny. Ja nie podejmuję decyzji. Ja potwierdzam, że coś się wydarzyło w historii tych panów akurat. I to się akurat wydarzyło. Zwrócił pan uwagę też na kwestię ułaskawienia. Wie pan, ja rozumiem, że są ramy czasowe, ale jeżeli mówi pan o tym ułaskawieniu, które podobno miało miejsce w 2015 roku, to moim zdaniem jest to absolutnie nieuprawniona ingerencja władzy wykonawczej we władzę sądowniczą, bo jeżeli pan prezydent wychodzi i mówi ułaskawię ich przed prawomocnym wyrokiem, bo chce uwolnić wymiar sprawiedliwości od tej sprawy, to jest niedopuszczalna ingerencja władzy wykonawczej we władzę sądowniczą i ona po prostu nie powinna mieć miejsca. Nie ma czegoś takiego jak ułaskawienie przed prawomocnym wyrokiem. Proszę mi wskazać, jeżeli pan może, ilu jeszcze przestępców, którzy nie są przestępcami, czyli niewinnych ludzi, przed prawomocnym wyrokiem, poza panami Kamińskim i Wąsikiem ułaskawił prezydent Andrzej Duda w czasie swojej kadencji. Ilu? Nie wiem, ale jeżeli chodzi o konstytucję, bo odwołuje się pan do konstytucji, no to który zapis konstytucji mówi, że są ramy czasowe? No skoro coś nie jest zabronione, no to jak zaraz, rozumiemy? Zaraz, ale ma pan prawo karne. Tak, i do prawa karnego, wie pan, w prawie karnym jest jasne. Jest prawem najwyższym. No dobrze, ale prawo karne, kodeks postępowania karnego jest też jednoznaczny. Wie pan, kto w Polsce, i często się do tego odwołujemy, jest osobą winną, a kto niewinną. Winny przestępstwa jest ten, kto został skazany prawomocnym wyrokiem. Do tego czasu jest niewinny. Nie popełnił pan żadnego grzechu. Jest pan jak biały, jak niemowlę, jak kryształ, jak ta lilia na polu. I ja przychodzę i mówię, wybaczam panu i ułaskawiam pana. Ale pan mówi, z czego? Przecież jestem niewinny i ma pan rację. Dopiero jak ktoś jest winny i stwierdził to wyrok sądu, wtedy można go ułaskawić. Pan prezydent oczywiście oparł się na pewnym podręczniku, a później miał ten spin, że podręcznikowo panów ułaskawił. Nie. Pan prezydent w sposób nieprawny zaingerował władzą wykonawczą we władzę sądowniczą. To nie powinno mieć miejsca, a podejmując po raz drugi ułaskawienie panów Kamińskiego i Wąsika, potwierdził, że za pierwszym razem popełnił błąd. Jak pan zapoznał się z projektem aborcyjnym? Za chwilę pani redaktor Sajkowska będzie miała problemy ortopedyczne, bo jej ramię nie wytrzymuje już ciężaru naszej rozmowy. Jak pan zagłosuje za tymi projektami liberalizującymi prawo aborcyjne? Gdyby poświęcił mi pan uwagę wcześniej, a nie rozmawiał z panem premierem, wiedziałby pan, jak zagłosuje za tymi projektami. Zagłosuje zgodnie ze swoim sumieniem, podobnie jak wszyscy przedstawiciele Polski 2050. Dajcie mi projekty, to wam powiem. Każdy z nich, trzech, a czekamy jeszcze pewnie na dwa, jest inny i inaczej będzie przeze mnie oceniany jako posła, bo wszystkie będą procedowane. Do 12 tygodnia ciąży Szymonowo posłowi. Ale ja już tysiąc razy państwu odpowiadałem na to pytanie. Zagłosuję za ustawą przywracającą status quo ante sprzed haniebnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli chodzi o ustawę, która pozwala na aborcję do 12 tygodnia bez w zasadzie żadnych kryteriów, jeżeli taka będzie, ale mówię, muszę ją przeczytać, to zagłosuję przeciw, z powodów, o których wiele razy mówiłem i podkreślam raz jeszcze, mam świadomość, że najprawdopodobniej w swoim klubie Polski 2050 będę w tym zakresie mniejszością. Ale tak się dokładnie umówiliśmy, że szanujemy nawzajem swoje sumienia w tej sprawie. Panie marszałku, ma pan takie informacje, czy pan prezydent się dzisiaj tutaj pojawi? Bo pojawiają się informacje, że pan prezydent... TV Polska.
www.radiowrocław.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.